cześć, Bolek. Dzisiaj kontynuujemy pierwszą część naszego odcinka. Z Eurotrucka oczywiście. Kończyliśmy na stacji benzynowej. I wjeżdżamy teraz amunicję za 101 tysięcy. No. Podoba mi się. Więc zaczynamy kolejny odcinek. Znaczy kolejną część odcinka. Przepraszam, paluszki sobie. Jeśli wam to nie przeszkadza, to napiszcie to w komentarzu. A jeśli wam to przeszkadza, to nie będę brał. Dobra, skończyliśmy na stacji benzynowej. To mamy jeszcze 259 km aż do przejechania. Tak więc sporo. Włączmy jakąś muzyczkę może. Czekajcie. O. Ta piosenka mi się podoba. O. Dobra. I wiem, jaką nową serię wprowadzimy na kanał. Faster than Light, właśnie, kurde. Zapomniałem, że dzisiaj miałem Faster than Light nagrać. mówiłem we wcześniejszym odcinku, że... Tak, mówiłem, że z Subnautiką coś się mi tam stało. I wiecie co? Teraz codziennie będę grał w Subnautikę. Bo na wersji eksperymentalnej są codziennie update'y, no nie? Tak więc... więc będę codziennie wchodził w Subnautikę, bo na wersji eksperymentalnej codziennie są update'y. I to jest przydatne. Są codziennie jakieś zmiany, bo oni, jak jest wersja eksperymentalna, podobnie jak w Minecraftie snapshoty, specjalnie dodają bugi tam, gdzie ich nie powinno być, żeby później je wszystkie naprawić. I oni te bugi naprawiają właśnie. I dodają jeszcze jakieś nowe rzeczy. No i jak takie kilka update'ów, takich małych, skończy się takim już większym update'em, jak skończą pracę nad jedną rzeczą, to już normalnie na wersji normalnej wchodzi ten update. A na wersji eksperymentalnej pojawia się nowa rzecz, czyli na przykład jak skończy się na przykład ta wersja eksperymentalna, to wtedy pojawi się nowa aktualizacja, tak? No, nowa wersja. I zaczną pracować być może nad zakończeniem już wtedy. Ale to jeszcze trochę, bo wiecie, to zakończenie już miało być rok temu, a jeszcze nie weszło. Więc wiecie. Można pobrać starszą wersję, bo w wersji z października 2016 można było tą rakietę zbudować, tylko nie wiem skąd wziąć tą wersję, naprawdę. Nie wiem skąd wziąć tą wersję z października, poszukam jej, jeśli mi się uda znaleźć, to nagramy. Ja widziałem u wielu youtuberów, jak ta rakieta wyglądała i tak dalej. Tyle, że oni nie pokazywali tego, jak tą rakietą się wylatuje, bo tam było tylko pokazane launch the rocket i jak się tam wszystkie podzespoły włącza. Więc nie mogliśmy zobaczyć zakończenia, bo zakończenie już tak naprawdę było w październiku 2016. Tylko po prostu to przegapiłem. Ja jestem tak naprawdę bardzo starym graczem Subnautiki, bo wtedy jeszcze nie było możliwości budowania baz. Poważnie. Nie było działa prekursorów. Aurora miała tylko maszynownię. I to było jedyne, co tam można było zobaczyć w tej Aurorze. Maszynownia. To wszystko.
nie było Brownsuta. W porównaniu do dzisiejszej wersji nic nie było. Jedyne co tam było, to był Simot, Cyklop. I to wszystko. No i Seedlight jeszcze. Nie było tych live podów. Nie było Communications Raya w ogóle. Więc. To było Communications Ray? Chyba tak. W każdym razie tego kiedyś nie było. Nie było po prostu potrzebne. Nie było live podów, no to. I jedynym punktem orientacyjnym, bo kiedyś jeszcze była jedna wyspa, nie było żadnych roślin. Jedyne co było to do jedzenia, to były ryby. I to wszystko, roślin nie było. Kiedyś ta pęcherzówka, to się dzisiaj nazywa, się nazywała kiedyś Ersak w ogóle. Nie było kiedyś Sea Dragona, nie było Lava Zone, nie było Lost River w ogóle. Nie wiem, jedyne biomy, które było, to Safe Shallows, biom z różowymi grzybami, biom ze zwykłymi grzybami i Bloodkel. I to jedyne biomy, które wtedy były. No i jeszcze biom Aurora. Bo Aurora też się liczy jako biom. I więcej biomów już nie było. Więc to było jedyne, co mogliśmy sobie eksplorować. Stworzeń było w porównaniu do tego bardzo mało. Reapera kiedyś, nie, Reaper był, jak zaczynałem grać, ale w pierwszej wersji nie było Reapera. Znaczy, jedną aktualizację po tym, jak zacząłem grać, wszedł Reaper dopiero. Nie było Sea Emperora, znaczy był Sea Emperor, ale to tylko za pomocą komet można go było zespawnować. Co jeszcze? Nie było Shockera tego, Ampila to się zaraz nazywa. Nie było Headcrabów, coś dla mnie. Starsza wersja była fajna. Nie mówię, że fajniejsza, bo nowa wersja też jest bardzo fajna. Nawet bardziej fajna. Fajniejsza. Lepsza po prostu, mniej bugów. Kiedyś to był taki bug, że to wyglądało, że czasami mogliśmy zobaczyć, jakby nasza postać jadła narkotyki w grze. Możemy teraz przywalić w tą bandę. Więc zapiszmy sobie ryzyko uderzenia. Dobra. Dobra, uderzyliśmy, ale chyba na czepą niestety. No. Nie, a ten też. Dobra, więc wczytujemy, widzicie? Jak dobrze, że zrobiłem takie save. Dobra, o. Ups, mój kabel ładowarki upadł. Tak więc Subnautica od tygodnia do dwóch miesięcy będzie miała już zakończenie. Jezu, jak ja się jaram. Ja nie wiem, jakie to będzie zakończenie. Szkoda, że w Subnautice też nie ma innych ludzi. Jedyne, co możemy zobaczyć, to... Może w tym live podzie będzie jakiś człowiek, nie wiem, może w tej bazie będzie jakiś człowiek, wow, jaram się. Jedyne co, jak podpływamy do tego live poda albo bazy, to jest, znowu, integrating new PDA data, new blueprint acquired. Jak większość z tego już wiemy, jak się robi. Jak ja byłem w live podzie czwórce, to co szliśmy do Aurory, to jak ja tam przeczytałem log PDA, to wiecie co tam było? Oni wylądowali koło Reapera i że ten Reaper przegryzł tego lifepoda. A gdybyśmy się tam udali od razu po rozbiciu się, chociaż nie, to by się tak nie dało, bo to wszystko było... bo my... z powrotem odzyskaliśmy przytomność po 3 godzinach od lądowania, więc to raczej jest niemożliwe, żeby zobaczyć, jak oni tam by byli na przykład.
bo w ciągu tych 3 godzin no ten Reaper mógłby ich zażrać. Co to było? Coś na dworze nie stało. Nieważne. Mam nadzieję, że mnie słychać, że muzyka nie jest za głośna. Może ją trochę ściszę, bo akurat HSBS jest dość głośny. Mam nadzieję, że mnie dobrze było słychać. W każdym razie możemy jechać dalej. Nie wiem, kurczę, ile trwa odcinek. Więc może być mały problem. Tak więc nie jutro, w sobotę. Chociaż nie wiem, czy w sumie też znowu nie przenieść. Ja nie wiem, bo kurczę, w sobotę mam basen i znaczy no akurat wczoraj mi się nie udało tego kurde odcinka wrzucić, bo wróciłem do domu o godzinie 16, a nagrać filmik, który trwa 20 minut razy dwa i wrzucić to jeszcze na YouTube, no to zajmie co najmniej 2 godziny. Tak więc no to filmik by się przysłał na 19 plus jeszcze nagranie tego wszystkiego. Nie, bo na 20-minutowy film no przysłała się godzina. Tak więc tak trochę słabo. Dostałem przychód? Chyba tak. Wiecie co? Ostatnio w Subnautice, jak wiecie co? Jeśli jesteście, jeśli ktoś z was gra w Subnautikę i jest zarażony na karar, to niech nie zakłada stroju przeciwpromiennego, bo on z tego co wiem jest bardzo, bardzo mocno się trzyma na ciele. A te takie wiecie, takie wypukłe kararu, te takie kulki jakby pękają i wtedy się robi i wtedy się wykrwawiacie. No i przez to padłem tak naprawdę, więc trzeba uważać. Czyli ten, kto gra w Subnautikę, ma karar, niech nie zakłada rękawic przeciwpromiennych, bo te bulwy kararu po prostu pękną i zaczną robić krwawienie. Oczywiście tego nie będzie widać, ale po prostu będzie nam się trudniej wyleczyć. Bo nie będą nam wystarczyły enzymy małego Siemperora, a jeszcze będziemy musieli jeszcze coś innego tam zjeść. Więc jeśli macie już karar na rękach, taki mocny karar na rękach, to nie zakładajcie rękawic przeciwpromiennych, bo bardzo ciężko będzie się wyleczyć. A jak już usłyszycie ten komunikat o krwawieniu, to lepiej już zdjąć ten strój całkowicie. No chyba, że nie naprawiliście aurory, bo ja już tą aurorę naprawiłem. A po co się tą aurorę w ogóle naprawia? Naprawia się po to, żeby nie było promieniowania. Bo kto myślał, że jak się naprawi aurorę, to wtedy można wylecieć z planety? Nie. Bo naprawienie całej aurory zajęłoby nam pewnie z dwa prawdziwe tygodnie. Więc raczej to by było niemożliwe naprawić całą aurorę. Ale jak naprawimy te przecieki radioaktywności, promieniowania, to po prostu po 10 godzinach subnautikowych będziemy mogli sobie bez skafandra przeciwpromiennego pływać sobie koło tej aurory i tyle. Jeśli zanim przyleci po was sunbeam i się wyleczycie, bo na początku gry jesteśmy zarażeni, jak przylatuje po nas sunbeam, to nie możemy wyłączyć działa. A jeśli cheatami się uleczymy i zrobimy self-scana,
to spokojnie będziemy mogli się, no, będziemy spokojnie mogli wyłączyć to działo. Chyba. Bo nie testowałem jeszcze tego. A jeśli by się udało, to nagram to. Bo spróbuję jeszcze, jak prześlą się te filmiki, to spróbuję to zrobić. Może mi się uda. Dobra. No to będziemy mieli, ile to zlecenie nam da? 101 tysięcy, to będziemy mieli 223 tysiące. Sporo. Dobra. Agencja pracy. Tak. Nie lubię tych agencji pracy, które są takie malutkie, chociaż że wszystkie są małe. Bo tam, jak mamy taką ciężarówkę jak teraz, to tak się, Jezu, strasznie ciężko zatrudnia się tam kierowców. Więc lepiej jest zrobić tak. O nie, możemy tak. Zatrudnij kierowcę, sobie klikamy, o. Więc widzicie. Możemy sobie tutaj pozatrudniać kierowców. Jezu, ale to są słabi kierowcy. A nie, bo jest jeszcze druga strona. To będą jeszcze gorsi. Jezu. 08. Ble, odejdź ode mnie. Nie. Startujemy z ósemki, co tam. Więc te kółka tylne, znaczy te środkowe, które nam się obracają, bardzo nam zwiększą manewrowość. A w poprzedniej części odcinka zagrajmy bezpiecznie tam. Ja ten w American Truck Simulator zawsze brałem zagrajmy bezpiecznie. Bo to nie jest strasznie trudne. Daje mi wystarczająco dodatkowych punktów expa. Daje mi, nie jest takie ryzykowne uszkodzeniem naczepy. Daje mi punkty doświadczenia. Bo automatyczne parkowanie mi nie daje punktów doświadczenia bonusowych, jak tu jest napisane. No, cyk. No i udało nam się. Doskonale! I 101 tysięcy. Bum! Poziom 12 i mamy największą. O Jezu, nie. A nie, to highway to hell. Dobra. To teraz wam pokażę. O, ci, którzy nie widzieli poprzedniej części, proszę bardzo. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem kółek. Dokładnie. Na cztery z jednej strony. Dobra. To teraz wam pokażę. O, widzicie? Top line 8x4. I teraz wam pokażę, co tutaj zrobiłem z tą ciężarówką. O. Pokażę wam, co zrobiłem z tą ciężarówką. Ona ma, to jest amerykańska ciężarówka, więc tutaj jest strasznie dużo światełek, które jest tak zamontowane. Oni mają coś tak do światełek. Widzicie, nawet tutaj na filtrach powietrza są te. No! Ej, patrzcie, jakie fajne. Podoba mi się.
Można coś jeszcze tu zmienić? Oczywiście. O Jezus. To jest kabina, którą ja w dzieciństwie lubiłem nazywać gruchot. Nie wiem czemu. Bo kiedyś miałem taką grę, to się jeździło amerykańskimi ciężarówkami. Nie pamiętam. 18 Wheels of Steel Pedal to the Metal. To się nazywało. I tam była taka ciężarówka i ta ciężarówka była taka podstawowa, no nie? I ona była strasznie słaba, więc dlatego ją nazywałem gruchot. Studio Sleeper, w tamtej grze to się tak nie nazywa. Ale w sumie całkiem spoko to wygląda. Tylko, że dla starszej wersji gry modyfikacja. Tylko w tych dwóch kabinach się nie możemy tak obrócić. O, widzicie? Tutaj już nie ma żadnej różnicy praktycznie poza tym a tym. Jedyna różnica to jest ta owiewka tutaj. No. I widzicie, że w środku możemy się znacznie bardziej obrócić. Tutaj nawet chyba by się zmieściły trzy piętra. Gdyby tak wcisnąć. Więc wam pokażę, jak to wygląda. Jak to może wyglądać. Ojku. Zobaczcie. Wszystko zasłania praktycznie. O. No jak widzicie, tak to sobie wygląda. Czekajcie, bo ja wyszedłem przez przypadek z tego. Już wam teraz pokażę. Teraz akurat mamy czas. No i jak widać, no światełek sporo, tak trochę. I teraz zapalmy je wszystkie. Dobre, co? Zobaczę, jakie tutaj są malowania. O! Dobra. O Jezus. Ale zlamiłem. Tak więc nasza ciężarówka w przyszłości. Jezu, może wyglądać nawet tak. No i tak, jeszcze ekskluzywne na pewno będzie. Widzicie, gdyby tutaj też wcisnąć, to by się zmieściły trzy piętra. A gdyby już się w ogóle uprzeć, to tutaj by było jedno, drugie, trzecie, czwarte. A tak to, zobaczcie, jedno, drugie, trzecie. Dobra, ja nie będę przedłużał odcinka, tak więc ja się już z wami żegnam. Do zobaczenia i pa, pa!